Miejsce, które dziś odwiedzę, to niewielki domek. Mieszkał w nim samotnie pewien mężczyzna. Był dość skryty, raczej rzadko wychodził z domu. A okna domu były nieustannie zamknięte. A w domu panował nieład. Po śmierci właściciela nikt się nie interesuje tym domem. Niszczeje na oczach pobliskich mieszkańców. Moim zadaniem jest oprowadzić was po tym zapomnianym domostwie. Zapraszam na kolejną wyprawę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ma naprawdę przedziwny wystrój. Zobaczcie ten rysunek. Coś mi przypomina. O. Zostało troszkę szkła. Kilka szklanek na piwo. Jest tutaj również zestaw kieliszków. Konkretny kufel. Belgia. Dwa grosze. Mebel widać, że bardzo stary, ale ktoś go próbował odnowić. Kolejny rysunek. I dwa obrazy. Ten nawet ładny. Tu mamy stary piec kuchenny. Blachy już zniknęły. Przechodzimy w kolejne pomieszczenie. Tutaj jest wejście na strych. Nie wiem, może później zerknę tam. Radio. Znaczy się tylko budowa. Wnętrze już zniknęło. Tutaj jakieś obciążenie. Kilka butelek po winach. Kolejne koło. Tu chyba wejdziemy teraz do salonu. Widać, że miejsce to było już często uczęszczane przez różnych ludzi. Jest zdewastowane dość, rozkopane. Pamiętam, kiedyś piło się wodę mineralną z takiego, nie wiem, czy to syfon się nazywał, chyba tak. Były jeszcze takie naboje do tego. Radio na kasety. U góry miejsce na płyty winylowe. I pozostałości po byłych mieszkańcach, czyli meble. Troszkę śmieci. I kolejny piec. Talerze. Ciekawe, z jakiej firmy.
tułowice? O. Takich jeszcze nie spotkałem. Fajna butelka. Tutaj mamy zakorkowane wino. Rubio. Zdjęcie. Niewiele widać. Ale pewnie to zdjęcie mieszkańców. Widzę, że nawet telewizor został. Już pewnie też jest niekompletny. Spróbuję wejść na strych. Tylko ta podłoga jest troszkę niepewna. Dobra, spróbujemy. Najpierw trzeba wrzucić sprzęt. Myślę, że dam radę. Dobra. Jesteśmy już prawie u góry. Teraz najwyższy czas, żebym i ja się dostał. To jest warte tego. Jakaś gigantyczna skrzynia. Ale tu mamy jakąś ciekawą lampkę. Bardzo fajna. Ciekawe do czego służyła. Tu mamy białe światło, a tu czerwone z tej strony. Nie jest to jakaś górnicza lampka? Po tamtej stronie coś jest ciekawego? Strach chodzić po tym. Nie widzę tutaj nic ciekawego. Widziałem na zewnątrz jeszcze stodołę, do której chciałbym zajrzeć. Być może tam coś znajdziemy godnego uwagi. Dobra, schodzimy na dół. Nie wiem, gdzie jest wejście do tej stodoły, ale chyba nie tutaj.
Tu mamy jakieś deski wyrwane. Najprawdopodobniej znajdziemy tu tylko słomę. Nie widzę nic ciekawego. Rama z jakiegoś starego rowerka. Poza tym faktycznie nie widać tutaj nic ciekawego. Co tam jest u góry? Zaraz się przekonamy. Na razie nie widzę nic prócz słomy. Nie ma żadnego sprzętu rolniczego. Jednak spróbuję tędy zejść. Będę cały pokuty. Dobra. Jestem na dole. Na dole satelita i drzwi. Dwa domy obok siebie, obydwa opustoszałe, zostały tylko śmieci, pewnie najcenniejsze rzeczy zostały już skradzione. Pusty pokrowiec na laptopa. Tu też tylko ciuchy i śmieci. Tutaj wejście główne. Ocet spirytusowy.
widzę jakąś kobietę. Poczekam, aż sobie pójdzie. Dobra. Powiem wam tak, z tego miejsca to było tyle. Można powiedzieć, nie było tu zbyt wiele ciekawych przedmiotów. Ale warto było tutaj zajrzeć. Kobieta już poszła. Ja też się zawijam. Trzymajcie się. Do zobaczenia znów w piątek lub w inne dni. Na razie, trzymajcie się.